przecież każdy cygan włoski małe dziecko już to rozumie ten tekst. Przecież to jest tak, dla nich oczywiste, bo wiesz. To jest o kościelną łacinę oparte. Tak. Jo! Tak. To jo, czyli ja jestem Maria. No. Soj. I oni no, mają... to ja jestem. Oni mają czcić. Pasją fatal. Tak. Wczesna separacja od rodziców. Wymieniane są także tak być nastroju rodziców, nadużywanie przez rodziców substancji psychoaktywnych, niezadowolenie z własnego ciała, wspomniane już depresje. Ponadto, jako przyczyna kompulsyjnego jedzenia wymieniane jest nieregularne jedzenie, które skutkuje zaburzeniami wrażliwości na prawidłowe odczuwanie głodu i sytości wraz z utrudnieniem dopasowania następnie po głodzie na przykład ubywającym ilości Ekstra. Że to nie jest jakaś taka byle piosenka, bałałajka. To jest piękna piosenka, która poucza. Ja pobiłam ją na scenie. Żeby dużo nie jeść, żeby być stukły. No, no. Bez pudła, bez pudła. Z innych przyczyn, no. Wymieniane są socjokulturowe związane z modą na szczupłą sylwetkę, ze stosowaniem głodzenia, drastycznych diet, intensywnych ćwiczeń fizycznych, czy używaniu różnego rodzaju preparatów odchudzających. Zespół kompulsywnego jedzenia prowadzi oczywiście do otyłości ze wszystkimi konsekwencjami. Jak wykazują obserwacje, osoby otyłe cierpiące na napadowe jedzenie mają znacznie wyższy poziom depresji, niepokoju i innych zachowań kompulsywnych. Ponadto szybciej. Także dziękujemy Milwie za wykonanie, proszę Państwa, utworu. Jak się nazywał? Swoją sylwetką, własnym wyglądem, jedzeniem. Tango Maria, proszę Państwa. Nasza kochana Milwa wykonała tango Maria. Tango Maria. Uwarunkowane społecznie. Kiedy osoba że zapraszamy do odsłuchiwania, do odsłuchu, wtedy kiedy jest pisane w sieci, a nie wtedy kiedy się ma ochotę. Chociaż teraz jak jest, proszę Państwa, komputer, no to można wtedy kiedy się chce. No. To leczenie farmakologiczne nie przynosi zadowalających rezultatów, chociaż stosowane są preparaty przeciwdepresyjne. Niektórzy podają również preparaty przeciwpadaczkowe, oddziałują na ośrodki mózgowe, zwłaszcza ruda, naturalnie ruda. To wydówka. Najważniejszym działaniem jest psychoterapia, która daje znacznie lepsze wyniki niż farmakologiczne w ramach psychoterapii. Zalecana jest terapia behawioralna, behawioralno-poznawcza, czyli poznanie przyczyn występowania zaburzeń, zmiany, świadome zmiany zachowania, edukacja, która dąży do poznania prawidłowego odżywiania, służy czynnikowi rodzaju poradni. Proponowane jest także wyeliminowanie nieracjonalnych metod odchudzania oraz monotonne diety. Wśród zaburzeń odżywiania, przypomnę, że niedawno znalazłam jeszcze jeden rodzaj zaburzenia nawyku żywieniowych. Myślę, że niezbyt stare jest to zaburzenie w sensie poznania. To zaburzenie odżywiania, jakie charakteryzuje się obsesją spożywania zdrowej żywności. Osoby dotknięte zaburzeniem określanym jako ortoreksja zwracają uwagę nie tyle na ilość pożywienia, robimy jak zawsze. Anoreksji, czyli nie na jasno. Poświęcenie czasu. Cyganiące. Selekcję żywności.
czynności, na czytanie o tych produktach, na przygotowanie zdrowych posiłków, co trwa długo i może prowadzić nie tylko do spadku wagi ciała w odniesieniu do poprzednich zaburzeń, ale do niedożywienia i do ciężkich stylów, do utrzymania jakościowego i obniżenia na Dziękujemy Milwie. Rozmyślania, medytacje i modlitwy. Bardzo dziękujemy Milwie, proszę Państwa. Milwa Diotowa. Oraz utrzymanie czystości duszy ze świadomym unikaniem negatywnych myśli. Kochamy Ciebie Milwa. Czasu. Ona jeszcze żyje? Oraz zachowanie wiary w dobro mimo rozczarowań, niepowodzeń i wprowadzeniem ładu w swoje myśli oraz uświadamianiem sobie własnych uczuć. Święta Hildegarda zaleca radość z pięknych rzeczy i harmonii stworzenia oraz życie w sposób skromny i świadomy wraz z rezygnacją największych wygód, ograniczeniem luksusu, jednak skorzystaniem z życia, pielęgnowaniem snu dzięki czujności w dzień i uporządkowaniem rytmu życia, jednak bez zatracania się w planowanie, pozostawieniem dużo miejsca na spontaniczność oraz oczywiście Liska, słuchaj, Lika, Pawonek. Zgodnie z medycyną Hildegardy celem leczenia jest zachowanie lub odzyskanie Państwa, równowagi między ciałem, duszą no, jak ona i duchem kiedyś poprzez wpływała, jako no to główne źródło było, a nie jest, to jest stwarza i podtrzymuje konieczną dla życia łączność dziełem stworzenia i także zgaś światło, bo tam ten śmiech, jak świecie, to wszystko, a my musimy na ciemności widzieć, jak ten śmiech spada. Do profilaktyki wszelkich chorób. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć na temat zaburzenia żywienia. Także innym razem, proszę Państwa, posłuchamy tej Pawony, innym razem.